Ten podręcznik mówi, ludzie prawdopodobnie ewoluowali z bakterii, która żyła ponad 4 miliardy lat temu. Te bakterie potrafią pływać z prędkością 100 km na godzinę. Najszybsi ludzie w wodzie osiągają rezultat 8 km na godzinę. Jesteśmy coraz gorsi, nie lepsi. Bakterie są niesamowicie złożone. Złożoność wymaga projektanta, czy ci się to podoba, czy nie. Mówi się dzieciom, że życie ewoluowało z materii nieożywionej. Biblia mówi, Bóg stworzył to, co żyje. Ten podręcznik podaje, historia życia na Ziemi rozpoczęła się 3,5 miliarda lat temu. To, jak się to stało, było i zawsze będzie przedmiotem badań. Oto tłumaczenie Howinda. Można pytać o to, jak życie ewoluowało, ale nie o to, czy ewoluowało. Próbuje się powiedzieć dzieciom coś takiego. Dzieci powinno się badać, jak ewoluowaliśmy, ale ani się ważcie podważać tego, że w ogóle ewoluowaliśmy. W szkole nie wolno dzieciom nie tylko modlić się, ale też nie wolno im już nawet myśleć. Miller i Urey chcieli wiedzieć, jak powstała Ziemia i system słoneczny. Zrobili więc 50 lat temu eksperyment. Nie udowodnili, jak powstało życie, ale był to dowód na poparcie teorii, że życie mogło zacząć się samo. To kłamstwo. Od tamtej pory każdy tylko pogarszał problem. Darwin myślał, że komórki w naszym ciele to prosta torebka galaretki. Teraz wiemy, że komórki są bardzo złożone i że życie nie mogło się zacząć przez przypadek. Nie wyjaśniono pochodzenia gatunków w 1859 roku i wciąż jest to tajemnicą w roku 1998. Zarówno pochodzenie życia, jak i pochodzenie głównych grup zwierząt pozostaje nieznane. Nie wiedzą, jak zaczęło się życie, ale podręczniki mówią dzieciom, że pochodzi od nieożywionej materii. Ten mówi, najważniejszym wydarzeniem w archaiku była ewolucja życia. Przejście od złożonych molekuł do najprostszych żywych organizmów było bardzo długim procesem. O tak, powiedzmy o czasie, to bardzo pomoże. Ten podręcznik mówi, pierwsze żywe komórki pojawiły się prawie 4 miliardy lat temu. Nie ma dokumentów tego wydarzenia. Wiemy, dzieci, że to się stało i będziecie z tego pytane, ale dowodu nie ma. Dalej jest napisane, pierwszy samopowielający się system musiał się pojawić w tej organicznej zupie. To kłamstwo. W żadnej dziedzinie nauki nie ma dowodu na to, że życie zaczęło się od nieożywionej materii. Możesz wierzyć, że ono ewoluowało. Powodzenia. Ale nie nazywaj tego nauką i nie mów, że wiesz, jak to się stało. Haeckel w swoim wyznaniu na Uniwersytecie w Jenie powiedział, samorództwo musi być prawdziwe nie dlatego, że zostało udowodnione w laboratorium, ale dlatego, że w przeciwnym wypadku trzeba by uwierzyć w Stwórcę. Masz rację, musiał być Stwórca. Tylko czy naukowcy naprawdę wytworzyli życie w laboratorium? Oto doświadczenie, jakie zrobili Miller i Urey. Polegało na tym, że wzięli metan, amoniak, parę wodną i wodór. Prowadzili je w obieg w kilku szklanych próbówkach i przepuszczali przez nie iskrę jako odpowiednik błyskawicy. Na dnie powstała czerwona maś. Przefiltrowali ją i zachowali całą czerwoną maś na dnie kolby. Powiedzieli, że maś jest bogata w aminokwasy. To kłamstwo. Nie była bogata w aminokwasy. Warto wiedzieć, że z doświadczenia wykluczyli tlen. Nie chcieli tlenu, bo wiedzieli, że wszystko, co stworzą, utleni się. Banan po obraniu robi się brązowy, utlenia się. Niepolakierowany samochód utlenia się, to rdza. Nie chcieli tlenu, bo zniszczyłby wszelkie życie, które ewoluowało. Problem w tym, że jak nie ma tlenu, to nie ma ozonu, który blokuje światło UV, a ono niszczy amoniak, jeden z gazów. Więc gdy nie ma tlenu, życie nie może ewoluować, a jak jest tlen, życie też nie może ewoluować. No i jest poważny problem. Tak przy okazji na Ziemi zawsze był tlen. Nawet gdy wierzysz w kolumnę geologiczną, niższe warstwy mają tlen.
Ten człowiek pytał o dowód na prymitywną atmosferę z metanu i amoniaku. Ich odpowiedź brzmi, nie ma dowodu za i nie ma przeciw. Generalnie w rozkładzie osadów skalnych nie ma dowodu na atmosferę bez tlenu. Nie daj sobie wmówić, że to prawda. Ten podręcznik mówi, chłopcy i dziewczęta, dawniej, gdy nie było tlenu, skały go wchłonęły. Co proszę? Nie było tlenu, ale skały go wchłonęły. Zabrakło im piątej klepki. Mówię wam, ta winda nie jedzie na samą górę. Po 2 miliardach lat od powstania życia było dość tlenu dla eukariotów. Powoli ewoluują aż do dziś. To czysta propaganda. Miller, Urey i inni w swoich doświadczeniach odfiltrowali swój produkt. To nie jest realistyczne dla natury. Tak naprawdę zrobili 80% smoły, 13% kwasu karboksylowego. Oba są toksyczne dla życia. Jak z doświadczenia masz 98% trującej substancji wobec 2% tego, co chcesz uzyskać, to czy jest to sukces? Uzyskali 2 aminokwasy, a do życia niezbędnych jest 20. Uzyskali 2 w trującej mieszance. One zwiążą się z wodą, smołą i kwasem szybciej niż ze sobą nawzajem. Aminokwasy są jak litery alfabetu. W angielskim alfabecie jest 26 liter. Łącząc je, możesz stworzyć różne słowa, jeśli połączysz je we właściwej kolejności. Możesz też zestawiać je przypadkowo. To będzie bezsensowne. Uzyskać kilka aminokwasów to jak uzyskać kilka liter alfabetu. Potrzeba 20 aminokwasów, by uzyskać białka. Uzyskał tylko kilka. Aminokwasy są jak litery. Trzeba ich wiele, żeby powstało kilka akapitów. I całą masę, żeby powstała książka. Potrzeba trylionów aminokwasów w precyzyjnym porządku, żeby powstała jedna żywa komórka. Połowa tego, co uzyskali, to aminokwasy prawoskrętne, połowa lewoskrętne. To stwarza problem, bo najmniejsze białka mają około 70 do 100 aminokwasów lewoskrętnych. Może jeden mniej, nie wiem, ale wszystkie są lewoskrętne. Najmniejsze DNA i RNA, wszystkie mają prawoskrętne. To tak zwana chiralność. Uzyskali mieszankę, która w wodzie ulegnie rozpadowi szybciej niż się wiązała. A jak wiadomo, oceany są całkowicie wypełnione wodą. Ruchy Browna doprowadzają je do rozpadu, a nie do wiązania. Doświadczenie było oszustwem. To podróbka. To nie działało. Nie daj sobie wmówić, że stworzyli życie w laboratorium, bo nawet nie byli blisko. Myśleli, że wystarczy zebrać razem wszystkie molekuły, dodać energię i powstanie życie. Dobrze, zróbmy naukowe doświadczenie. Włóżmy żabę do blendera. Powstanie z niej shake. Masz całą energię potrzebną do zrobienia żaby i wszystkie potrzebne molekuły, prawda? Dodaj energię. Nastaw na puree. Zostaw włączony na 1 000 000 lat. Podgrzej w mikrofali i co tam jeszcze przyjdzie ci na myśl? Ile czasu potrzeba, żeby to zaczęło przypominać żabę? Nie wyjdzie, prawda? Nie mamy drzewa życia. W podręcznikach piszą, że ludzie ewoluowali z bakterii miliardy lat temu. To jest we wszystkich podręcznikach, a ma wartość propagandy. Po to właśnie tam jest. Nie ma na to żadnego dowodu. Nawet Mary Leakey powiedziała, te drzewa życia z gałęziami naszych przodków to nonsens. Stephen Gould powiedział, drzewa ewolucji, które zdobią nasze podręczniki, nie są dowodem na skamieniałości. Oni to wymyślają, to fantazja. Ten podręcznik mówi, wszystkie formy życia mają wspólnego przodka, który należał do populacji prymitywnych, jednokomórkowych organizmów.
Nie ma czegoś takiego jak prymitywny organizm jednokomórkowy. Dalej czytamy. Nie ma żadnych śladów tych zdarzeń. Tak, chłopcy i dziewczynki, wiemy, że to się stało, ale nie mamy dowodu. Według tego podręcznika ludzie, ptaki i krokodyle mają wspólnego przodka. Czy nie takie wrażenie próbują wywrzeć? To czysta spekulacja religijna oparta na fantazji, nie nauka. Każdy, kto tego uczy, będzie miał problem, gdy stanie przed Bogiem. Jezus powiedział, że kto niszczy wiarę dziecka, ma poważny problem. Przeczytaj Ewangelię Mateusza, rozdział 18. Mówią dzieciom, że małe organizmy są prostsze w budowie. Uczą o prostych, jednokomórkowych organizmach. Orzęsek jest jednokomórkowcem, ale nie jest prosty. Jest bardziej złożony niż prom kosmiczny, a w kropli wody jest ich tysiące. Mniejsze nie jest prostsze. Tu mamy spinacz wokół mikrochipa. Ta mrówka trzyma mikrochip. Może on przetworzyć wszystkie litery Biblii 200 razy na sekundę. Mniejsze jest bardziej złożone. Pokażę wam. Porównajmy mózg pszczoły do komputera Cray NASA. Był kiedyś najszybszym komputerem. Komputer Cray'a jest ogromny, mózg pszczoły malutki. Komputer Cray'a wykonywał 6 miliardów obliczeń na sekundę. Mózg pszczoły 1000 miliardów na sekundę. Komputer Cray'a zużywa wiele megawatów. Pszczoła tylko 10 mikrowatów. Jest bardzo wydajna. Pszczoła może przelecieć 1,5 miliona kilometrów na 4 litrach miodu. Chciałbym zobaczyć maszynę, która zrobi 1,5 miliona kilometrów na 4 litrach. Cray kosztuje $48 milionów. Mózg pszczoły jest dość tani. Ciągle brudzi ci przednią szybę. Wielu rozpacza, gdy psuje się komputer. Pszczoła sama zdrowieje. Cray ważył 1000 kilogramów. Mózg pszczoły jest lekki. Jakie wnioski? Superkomputer był ogromny, powolny, niewydajny. Ale każdy wie, że trzeba było to zaprojektować, tak? Nikt nie powie, że ten komputer pochodzi z wybuchu w fabryce elektroniki. Został zaprojektowany. Jednak o pszczole mówią, że ewoluowała. Mózg człowieka jest o wiele bardziej złożony niż mózg pszczoły. Twój mózg jest w stanie pomieścić wszystkie informacje z Brytyjskiej Biblioteki Narodowej. Prędkość obliczeniowa w bitach na sekundę odpowiada prędkości całego systemu telefonii. 1,5 kilo substancji szarej. Ocenia się, że w ludzkim mózgu jest więcej połączeń niż połączeń elektrycznych na całym świecie. Ile razy dwa druty złączano i obciskano lub zaciskano? Twój mózg wykonuje więcej połączeń niż istnieje ich na świecie. Spytałem pewnego profesora, czy myśli, że mózg to nic więcej jak 1,5 kilo substancji chemicznych, które przypadkowo się połączyły w ciągu miliardów lat. Powiedział, że tak uważa. Spytałem, jak pan może ufać swoim procesom myślowym i rozumowaniu? Może jakaś substancja ułożyła się odwrotnie? Nawiasem mówiąc, tak było. Każdy, kto wierzy, że pochodzi od skały, ma według mnie coś